Dzień dobry, witam Was ponownie z Mediolanu, teraz już w zaciszu pokoju hotelowego. Uciekłem im. Uciekłem, żeby powiedzieć Wam parę słów na temat jednego z zaprezentowanych dziś przez Samsunga modeli. To jest Galaxy A50, czyli taki totalny średniaczek w tej średniej serii Galaxy A. Na wstępie jeszcze takie małe wyjaśnienie, nie ma już Galaxy J. Teraz wszystkie, powiedzmy te low-endowe i mid-range'owe modele Samsunga będą Galaxy A. Od A10 do A80, którego również mam nadzieję niebawem Wam pokazać. No ale na razie mam Galaxy A50 i już używam go prawie dobę, prawie, bo jeszcze nie minęła, ale już w tej chwili mogę kilka słów, dosłownie kilka tytułem wstępu Wam na jego temat powiedzieć. Zapraszam. Stylizacja smartfonu. No cóż, kolor przyznacie trochę niecodzienny. Ja wybrałem wersję, która nazywa się Coral. Jako facet, no ciężko mi to określić. Mówią, że łososiowy. Ktoś tu widzi brzoskwinię. Dla mnie to jest marchewkowy, pomarańcz, whatever. Nazwijmy ten kolor jak chcemy, ale faktycznie jest taki dosyć oryginalny. Ramka wygląda na złotą, ale na żywo no też ciężko powiedzieć, żeby była złota. W każdym razie telefon dosyć fajnie wygląda. Jest, jak to u Samsunga zazwyczaj mamy do czynienia, porządnie wykonany, porządnie zmontowany. Jak widzimy, mamy mini jacka. Hurra, jest mini jack. Jest USB-C, no i głośniczek pojedynczy, ale dosyć solidny. No i potrójny aparat fotograficzny, o nim za minutkę. Ja zwrócę jeszcze uwagę na jeden detal, gniazdko kart. Nie ma hybrydy, mamy trzy osobne sloty, na dwie karty, na nanoSIM i na microSD. I ja to bardzo, bardzo pochwalam. Cóż w oprogramowaniu? Znany już użytkownikom Samsungów z innych modeli Interface One UI. Przyjazny, sympatyczny, ja już o nim kiedyś opowiadałem, także nie będę się powtarzał. Generalnie rzecz jest fajnie zrobiona, bo większość opcji mamy w zasięgu ręki. Ten interfejs zaprojektowano tak, żeby to, co dla nas najważniejsze, było w dolnej części ekranu, tak żeby było łatwo sięgnąć kciukiem, a powyżej mamy opisy, tudzież mniej istotne rzeczy. Interfejs standardowo wygląda trochę inaczej. Ja tutaj już się przesiadłem, sobie sklonowałem mój wcześniejszy telefon Samsunga, także nie zwracajcie uwagi na tapetkę i tam układ aplikacji, ale generalnie to, co jest najpotrzebniejsze, mamy już na starcie i co najważniejsze, jest aplikacja, która ułatwia nam przesiadkę z innych telefonów, czy też skopiowanie ustawień i wszystkiego pobranych aplikacji i układu ekranu i tak dalej z chmury Samsunga. Jeżeli wcześniej mieliście Samsunga, warto sobie wszystko wyeksportować na chmurę i potem pobrać. Zrobicie to, co ja, czyli sklonujecie swój poprzedni telefon. Ja bym tu zwrócił uwagę na jeden szczegół. Tu w rogu jest radio. Radio u Samsunga nie zawsze się trafia, no a tutaj jest, czyli dosyć fajne, kompletne wyposażenie. Natomiast jest tutaj niestety w tym telefonie coś, co trochę mi się nie podoba. Mianowicie czytnik linii papilarnych no, nie działa najszybciej. Generalnie jakoś działa, odblokowuje, robi to, co do niego należy, ale moim zdaniem mógłby to robić nieco szybciej. Ja wolę rozpoznawanie twarzy, chociaż jest to proste rozpoznawanie twarzy oparte o obraz z przedniego aparatu. Czyli wiadomo, w absolutnej ciemności może być z tym problem. Ekran się rozświetli, żeby naszą twarz troszeczkę rozjaśnić i może to zadziała, ale bierzcie pod uwagę, że jak jest bardzo ciemno, to rozpoznawanie twarzy może być tutaj zawodne. Jestem bardzo zadowolony z wyświetlacza. Raz, że obejmuje dość duży obszar, bo poza tutaj tą nieco szerszą bródką na dole, w dole ekranu, u góry w zasadzie ramkę dociągnięto prawie, że do końca, ten notch jest naprawdę nieduży, minimalny i tam jest ledwo na górze widoczny głośnik, ale głośnik sprawuje się zupełnie dobrze, nie ma problemu podczas rozmowy, naprawdę komfortowo się z tego telefonu gada. No ale wróćmy do wyświetlacza. Full HD+, ale AMOLED. Dzięki temu mamy bardzo fajną czerń, bardzo fajne kolory, no i dobrą jasność. Akurat w Mediolanie, jak to w Mediolanie, jest słonecznie. No i sprawdziłem, rzeczywiście w słoneczne dni bardzo wygodnie z tego telefonu się korzysta, bez problemu. No i bezproblemowo współpracuje ten ekran z okularami, ze szkłami polaryzacyjnymi. Wydajność, no trochę ciężko ocenić, no bo w zasadzie tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Dokładnych testów jeszcze nie robiłem, za krótko tego telefonu po prostu używam. No ale jak na razie spisuje się całkiem dobrze, pracuje płynnie, pracuje sprawnie, stabilnie, nie tnie się, także myślę, że powinno być ok. No i
Oczywiście znowu zbyt wcześnie, by mówić o akumulatorze, ale mamy tutaj dosyć dużą baterię, 4000 mAh z szybkim ładowaniem, którego jeszcze nie miałem czasu wypróbować, bo telefon w nocy naładowałem, on się tam konfigurował i tak dalej, ja sobie smacznie spałem. No ale rano zacząłem go używać. Dokończyłem konfigurację i robiłem sporo zdjęć i sporo filmów. Naprawdę dużo tego natłukłem. O, macie dowód, to są wszystko materiały z dzisiaj, także telefon miał co robić, oczywiście poza tym cała ta komunikacja, powiedzmy tutaj miejscowa, Messenger, Facebook, Instagram i tak dalej, wszystko to chodziło sobie w tle. No i moi drodzy, mamy 16.12, ja mam 49% baterii i moim zdaniem jest to całkiem dobra prognoza. Oczywiście o wszystkim szerzej opowiem Wam w recenzji, ale no, na razie mnie ten telefon dosyć optymistycznie nastraja, jeżeli chodzi o osiągi akumulatora. Należy się Wam jeszcze parę słów na temat aparatów fotograficznych. Przedni 25 mega, obiektyw 2.0. Całkiem przyzwoite selfiaczki. Trochę zdarza mu się prześwietlić tło, ale za to ma również rozmywanie, czyli tryb portretowy. I działa to całkiem nieźle, pomimo tego, że jest realizowany programowo tylko z jednego obiektywu. Na razie wygląda, że jest całkiem ok, ale pamiętajmy, to jest średniak, więc też nie wymagajmy hiperjakości. Niemniej zdjęcia są co najmniej, jak na razie, zadowalające w kierunku do dobrych. Tylny aparat. No, tu już nakładli sporo dobra. Znowu 25 mega, ale obiektyw 1.7, czyli zdecydowanie jaśniejszy. Do tego mamy 8 mega z dużo ciemniejszym obiektywem, bo 2,2, z ostrością na stałe, ale szerokokątny i to naprawdę szerokokątny. Zdjęcia no, są dosyć spektakularne, choć oczywiście z taką specyfiką dla obiektywu szerokokątnego no, jest pewna deformacja obrazu. Jak na razie w interfejsie nie doszukałem się możliwości korekty cyfrowej tego efektu. Taka korekta była na przykład w serii Galaxy S. Tutaj przynajmniej w tych miejscach, w których było w Galaxy S, takiej korekty jeszcze nie znalazłem. Być może jej po prostu nie ma. No i trzeci obiektywik, 2,2, znowu światło, ale tylko 5-megowa matryca. No i już się domyślacie, rozmywanie tła, ale też całkiem przyzwoicie działające zdjęcia nocne. No cóż, nie są jakieś super rewelacyjne, ale złe również nie są. Pamiętajmy, że jest to telefon średniej klasy, a nie flagowiec. A, nie powiedziałem Wam jeszcze o jednym. Smartfon jest dość lekki, zwarty, kompaktowy, fajnie leży w ręku, ale niestety trochę się brudzi. Na szczęście na tym kolorze zabrudzenia są dosyć słabo widoczne, także jeżeli chcecie, żeby ślady palców nie były zbyt widoczne, to taki koral myślę, że możecie sobie wybrać. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wrażenia na gorąco po kilkunastu dosłownie godzinach spędzonych w towarzystwie Galaxy A50. Na pełną recenzję tego telefonu zaproszę Was za około 3 tygodnie. Także czekajcie, no i oczywiście oglądajcie w międzyczasie nasze pozostałe filmy. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Trzymajcie się.